Witam w projekcie Korzenie Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego. Nazywam się Karolina Sulej i mam przyjemność prowadzić rozmowy z potomkami powstańców i powstanek warszawskich. Bliscy opowiadają o bohaterach i bohaterkach jako o ludziach, którzy mieli określone charaktery, biografie, manieryzmy, perypetie i któż inny opowie nam o tym wszystkim lepiej niż ich najbliżsi. Dzisiaj rozmawiam z potomkiem, to brzmi bardzo poważnie, z wnukiem powiem po prostu, Aleksandra Tarnopolskiego, pseudonim Olek Żandarm, z Konradem Tarnopolskim. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I często zadaję takie pytanie, jaki obraz dziadka, babci, taty pojawia się przed oczyma, kiedy mówię dziadek Alek na przykład w tym wypadku, ale jestem tym razem bardzo ciekawa, jaka muzyka albo jaka piosenka pojawia Ci się w głowie, kiedy myślisz dziadek Alek? Tango Milonga. Tango Milonga. Mieczysław Fog. Tak. Dziadek lubił bardzo tę piosenkę, w ogóle lubił Mieczysława Foga. Też wspominał swojego dziadka, że mimo, że już był starszym człowiekiem w latach 30., to bardzo mu się spodobała ta piosenka, która była wtedy hitem przedwojennej Polski. Tango Milonga. Tak jest. I na pogrzebie sobie zażyczył. I na pogrzebie dziadek jego miał ten utwór, także kojarzyłem i kojarzę sobie bardzo tak jakoś ciepło tą piosenkę z dziadkiem Alkiem. Mm-hmm. I chyba słuchaliście też muzyki razem z dziadkiem. Tak. Dziadek lubił słuchać radia, słuchał sobie kaset, ale też płyt z gramofonu i sobie czasami właśnie wyjmowaliśmy gramofon i słuchaliśmy płyt. I nawet tutaj przyniosłem. A możemy ze zobaczyć? Sobą. Tak, jasne. Dziadek bardzo lubił takie warszawskie różne piosenki, składanki. Tutaj właśnie Stanisława Grzesiuka. Bardzo lubił też... Dawne piosenki warszawskich Przedmieść. Tak. Bardzo lubił też takie lwowskie różne przyśpiewki, piosenki i kapelę Staśka Wielanka. Także to były takie dziadka hity. Klimaty takie. Klimaty, tak jest. Jeremas Stępowski, no tego typu. Ale też nawet kupował płyty takie dla dzieci, muzyką dziecięcą, chociażby właśnie Piccolo. Cuoro dell'Antoniano. Dziękuję. I to też, też sobie razem słuchaliśmy i lubiliśmy słuchać z moją siostrą, z moim bratem. Także taki był bardzo miły czas, właśnie kiedy z dziadkiem sobie tej muzyki słuchaliśmy. Ja może dzięki temu też znałem te utwory, znałem tych dawnych kompozytorów, dawnych piosenkarzy. I na muzyce w szkole podstawowej pani była w szoku, że wiem, kto to był Mieczysław Fog. No tak, ale został Ci sentyment? Słuchasz jeszcze, wracasz tak, do tych czasami piosenek? Tak. Lubię sobie czasami posłuchać, nawet przed rozmową tutaj z nami sobie Jarema Stępowskiego słuchałem. I no strasznie dowcipne te teksty i takie warszawskie. No właśnie, bo dziadek opisałbyś go jako warszawiaka, tak przede wszystkim? To było... Tak, zdecydowanie. On tak nawet podkreślał, że nasza rodzina jest w Warszawie już od cara Mikołaja II. To jest prapradziadek. Tak, że prapradziadkowie się sprowadzili do Warszawy, że tutaj mieszkaliśmy, że tata dziadka Alka, czyli mój pradziadek, też Aleksander, bo to imię Aleksander u nas przez kolejne pokolenia się przewija, no, że był tutaj, miał kamienicę, miał sklepy w Warszawie przed wojną. Mhm. Jakby taka warszawskość była w dziadku. I też opisywał tą Warszawę przedwojenną. Mhm. Tak magicznie trochę, jako tą Warszawę właśnie wspomnień dzieciństwa. Tą Warszawę, którą jakby stracił w wieku 12 lat. Tak? W wieku 12 lat, jak się zaczęła wojna i potem w Powstaniu Warszawskim opowiadał o kolegach, o rodzinie, która zginęła, która umarła, tak? Ale też o tych takich super wspomnieniach, takich właśnie, jak tam chodził do zoo, jak no, mieszkali w ładnym mieszkaniu, mieli fajne sprzęty, mieli jakieś popiersie Napoleona, wszystko przykryte jakimiś kapami, żeby jak goście przyjdą, to opowiadał o tych swoich dziadkach, którzy dorożką przyjeżdżali na jakieś uroczystości rodzinne. To było coś dla mnie takiego działającego na wyobraźnię. Słyszę, na moją też działa. Tak. Także ta Warszawa jakoś żyła w dziadku i coś mi przekazał z tej Warszawy. Ja zacząłem tak patrzeć na to miasto też troszkę inaczej. Mm-hmm. Jakby, że nie widzę tylko tego, co dzisiaj jest, co dzisiaj widzę, ale też jakby te warstwy może trochę bardziej ukryte, zakryte. Właśnie, że ci mieszkańcy zostawili coś tutaj w tym mieście, mimo że ich nie ma i że może też nie ma nawet śladu po tych budynkach, po tych ulicach. Ale gdzieś oni tutaj są w tym mieście. Czyli to miasto jest dla Ciebie trochę takie nawiedzone w pewnym sensie. No takie obecne, ta przeszłość jest obecna i
tym mieście, że trzeba to odkryć, jakby nie na pierwszy rzut oka. To nie jest łatwe do zakochania się miasto. Tak, dokładnie. Ale jak idziesz ulicą i się rozglądasz po Warszawie, to widzisz jednocześnie tę historię, tę przeszłość? Zdecydowanie, tak. Tak. I potem trafiłem do harcerstwa, gdzie właśnie mieliśmy za patronów żołnierzy żywiciela, czyli powstańców z Żoliborza. Jak byłeś nastolatkiem, tak? Jak byłem już tak, miałem 10 lat i potem aż do dorosłości działałem w tej organizacji, tak, w Związku Harcerstwa Polskiego. I zaczęliśmy się współpracować, przyjaźnić wręcz z kombatantami i oni też jakby dołożyli od siebie właśnie, przychodzili na nasze rajdy, takie barykady Żoliborza, stali w tych miejscach, gdzie coś się działo w powstaniu, no i my z harcerzami chodziliśmy i oni nam opowiadali, pokazywali, co w tym miejscu było w czasie powstania. Także no, od tego czasu no, Żoliborz traktuję jako takie moje miejsce, takie, jeżeli mogę powiedzieć właśnie skąd jestem, no to bym powiedział Żoliborz. Ale czy poszedłeś do harcerstwa z ciekawości? Pytam, bo dziadek chyba też był harcerzem, prawda? Tak, znaczy dziadek był harcerzem na pewno w czasie okupacji, czyli był w szarych szeregach. Tak. Natomiast też jego rodzina była, jego rodzeństwo cioteczne, również jego ciotki, wujkowie też byli zaangażowani w ruch harcerski. Natomiast ja szczerze mówiąc w ogóle trafiłem z innej strony, znaczy tutaj przez kolegę po prostu, który mnie wciągnął. Rodzice trochę mieli takie negatywne doświadczenia z harcerstwem z okresu PRL-u, więc mnie trochę zniechęcali, a wręcz nawet bardzo zniechęcali, ale ja postawiłem na swoim, no i wstąpiłem do harcerstwa i dopiero jak zacząłem uczestniczyć, to się dowiedziałem, że no, mamy patronów właśnie powstańców warszawskich i właśnie z Żywiciela. Tak. I kiedy dziadek dostał nominację oficerską i była taka uroczystość już po kilku latach, kiedy znałem tych kombatantów, ale nie zdradzałem, że jestem wnukiem też powstańca. Aha, no właśnie miałam się zapytać. I na takim spotkaniu, na takiej uroczystości wręczenia nominacji oficerskich, pani Lidia Wyleżyńska, ciągle żyjąca, sekretarz Stowarzyszenia Żołnierzy Żywiciela, witaj mojego dziadka, Olek, cześć Olek. I tak się zdziwił, ale jak to, wy razem jesteście? To ty jesteś wnukiem? I jakby no, takie bardzo to było miłe i serdeczne i sympatyczne. A czemu się nie chciałeś przyznawać? Nie czułeś, że to jest jakoś, moment na to? Nie, ja jakoś tak, no dziadek też nie był taki, że nie wiem, chodził z orderami albo rozumiem, z opaskami. Nie afiszował się, to się tak nazywa. Tak. Znaczy dziadek no, miał taką w klapie wpiętą znaczek Żywiciela, ale to takie było dyskretne dosyć. Znaczy zdecydowanie nie lubił takiej pompy. Czyli to powstanie warszawskie, te opowieści, jakie dostałeś od dziadka, to też było bez pompy zapewne. Tak. To były takie opowieści o takim normalnym życiu w tej powstańczej Warszawie, w tej już okupowanej Warszawie, no zupełnie takie zwyczajne, no takie po prostu. To nie była jakaś wielka historia. To po prostu były to, że on na przykład opowiadał, że przed wojną strasznie marudził, jak był dzieckiem, nie chciał jeść, potrafił schować jajecznicę do kieszeni na przykład. I potem mówi, że w tej okupowanej Warszawie, w tym powstaniu, to marzył o tym, żeby w tej kieszeni znaleźć tą jajecznicę. To bardzo obrazowe rzeczywiście. Tak. Także no, różne, zresztą ci kombatanci, większość tych kombatantów, z którymi miałem przyjemność i honor, zaszczyt się spotkać, rozmawiać, oni właśnie o takich historiach opowiadali, jakieś krowie, która stała. Właśnie oni to opowiadali harcerzom, że na Żoliborzu tu krowa stała, i był ostrzał i oni próbowali tą krowę podprowadzić pod swoją barykadę, no bo potrzebowali coś zjeść, nie? Potrzebowali mięsa, potrzebowali jedzenia, bo po prostu był głód. Tak? Opowiadał o tym w ostatnich dniach powstania na Żoliborzu, kiedy już powstańcy się wycofywali do Straży Pożarnej na Gdańską, potem na Dolny Żoliborz. Nie było czynne wodociągi, nie było wody, więc jakby to nie tylko jedzenia już brakowało, ale również po prostu wody zwyczajnie. I też o tym marszu po kapitulacji, strasznym marszu, takim no, strasznie depresyjnym, tak? Kiedy musieli skapitulować, złożyć broń i na placu Wilsonej, potem ulicą Krasińskiego, przez miasteczko Powązki do Pruszkowa szli. I dziadek mówił, że oni się słaniali, no, szli po prostu nieprzytomni ze zmęczenia. I potem też w opowieści z obozu jenieckiego też o tym, jak pracował w cukrowni. Najpierw pracował w jakichś cięższych warunkach, kopali jakieś doły, rowy. Nie wiedzieli, czy ich tam w ogóle do tych rowów, nie skończą w tych rowach, ale w końcu trafił do cukrowni, gdzie trochę cukru mógł podjadać. No i wtedy trochę już było lepiej dla
dla niego. Bo dziadek też nosił w ogóle potem cukier. Potem miał cukrzycę, tak. No. Potem miał cukrzycę i zresztą ten cukier nosił i nam te kostki cukru dawał wnukom. Jak tam nie widział, to braliśmy po dwie kostki, ale jak zobaczył, to już nie było dobrze. Ale co ja chciałem powiedzieć? A właśnie, o tym obozie jenieckim, tak. Że też tam został skopany, między innymi słuch wtedy uszkodził mu się, i także nie dosłyszał na jedno ucho. No tak. Ale że był trochę głuchy, to też czasami było sympatyczne. Tak, w jaki sposób? No, można było, można było uniknąć pewnych konsekwencji. Mm-hmm. Dziadek miał świetną wymówkę, bo no właśnie. Mógł też różne rzeczy nie słyszeć. Ale też miał to powiedzonko o babci, która też ma z kolei królewskie uszy, tak? Dobrze to pamiętam? Tak, babcia mówiła babci, że ma królewskie uszy, babcia wszystko słyszy. W ogóle miał dużo takich powiedzonek, ja nie wiem skąd je wziął nawet. A jakie jeszcze miał na przykład? Powiedzonka, lubię wojnę, ale spokojne. To było takie powiedzenie dziadka. Jak się smucisz i ci na cmentarz, tam o niczym nie spamiętasz, coś takiego. Zapamiętam, no, tak. No jeszcze chyba jakieś... O, ja zapamiętałam chyba jeszcze jedno, mówiłeś, czy nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, ale powiem tak, chyba. Tak. Wyglądasz jak dupa w kapeluszu. A nie, to o sobie mówił. Że ale się ze mnie zrobiła dupa w kapeluszu, że jak był taki właśnie starszy, schorowany, niedołężny, to tak się na siebie irytował. Także miał trochę takiego dystansu. No właśnie. A przede wszystkim ja jako właśnie wnuk miałem takie poczucie, że jest no bardzo takim ciepłym człowiekiem, takim zainteresowanym, co się u mnie dzieje w życiu, co się jakby lubił słuchać, lubił też opowiadać i że był taki pozytywny, był taki... No cały się uśmiechasz, jak o nim mówisz. Pogodny człowiek, tak, taki pogodny człowiek. Pogodny człowiek. No, pogodny człowiek, który lubił muzykę, tak? Tak. Jakby... Lubił krzyżówki, lubił czytać książki, jakby miał takie szerokie horyzonty. Ja już nie pamiętam tego, ale to ze wspomnień wiem, że bardzo lubił turystykę. Dużo chodził, tutaj właśnie przyniosłem mapy na przykład dziadka, to po Kampinoskim, Parku Narodowym między innymi, czy piękny. Po okolicach Warszawy, tak. Ale też na przykład takie mapy rzek polskich. Bo razem ze swoją żoną, z moją babcią, z moim tatą, z ciocią odbywali takie podróże, mieli, jak to się mówi, motorówkę i robili takie spływy na Mazury. Spływali potem z tych Mazur Narwią do Warszawy. Także mój dziadek był takim turystą. Ja pamiętam już dziadka z tego okresu, kiedy po prostu z nami jeździliśmy razem samochodem do lasu i takie mniejsze te wypady były, skromniejsze. Też spacery po Warszawie, spacery do parku. Tutaj takie zdjęcie jest. Tak. Tutaj właśnie jedziemy sobie na Żoliborzu właśnie z rodzicami, z dziadkiem do parku. Też w pewnym momencie już dziadek właśnie, to już ostatnie lata życia, jak dziadek był już naprawdę schorowany, mój tata zabrał dziadka i babcię na Mazury. I też pamiętam takie wzruszenie dziadka, jak tam słuchaliśmy piosenkę Czerwony Gitar, Wróćmy nad jeziora. I on właśnie miał takie poczucie powrotu, także w te miejsca, które lubił. Bardzo lubił po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie zabrzmieć jakoś tak podniośle, ale życie kochał, tak? Jakby jak słyszę o muzyce, o nie wiem, właśnie czytaniu, krzyżówkach, zwiedzaniu, że... Tak, zdecydowanie był takim człowiekiem żyjącym i to takim, mam wrażenie, do ostatnich momentów. W 2004 roku, jak też właśnie kojarzę dziadka, że rzadko się wzruszał, jak to mężczyźni, szczególnie jeszcze w tamtych czasach. No tak, oczywiście. Dziadek się rzadko wzruszał, ale dwa momenty takie pamiętam, właśnie zapamiętałem. W 2004 roku, jak tutaj właśnie otworzone zostało Muzeum Powstania Warszawskiego, była wielka kolejka, ale tu dziadek został przepuszczony jako powstaniec warszawski i wszedł tak ledwo idąc, tak? I tutaj... Nie trzeba się absolutnie bać wzruszeń. Tak. Nie trzeba się tego bać, zupełnie. To jest, ważne. Po prostu. I zdaję sobie sprawę, że ten moment, który tak jest wzruszający dla ciebie, dla mnie również, szczerze mówiąc, sama się powstrzymuję, żeby się nie poryczeć. Wyobrażam sobie, jakie to jest dla osoby, która przetrwała, że otwiera się miejsce, które upamiętnia to wszystko i traktuje cię jak bohatera. I mówię, że to był jeden moment, kiedy... Tak. To był taki moment... Wzruszony. Dziadek był bardzo przejęty tą wizytą.
Bo tyle lat o tym się zupełnie inaczej mówiło, prawda? No inaczej się podchodziło. A to był. No on pamiętał po prostu tych swoich kolegów, pamiętał tych swoich braci, którzy zginęli. Także to był taki ważny moment w jego życiu, myślę. Tak. Myślę, że czujemy ciężar tego momentu i zanim będziemy wspominać inne wzruszenia dziadka, to przejdziemy do czegoś może bardziej radosnego na chwilę. I na pewno radosne jest to, jak teraz patrzę, to dużą wesołość wywołuje we mnie zeszyt, który tutaj leży, z takim raperem na okładce, The Original Fly Guy. To nie jest ważne, ale widać, że to jest zeszyt kogoś młodego i to z lat 90. najprawdopodobniej. Tak, tak. Tu miałem chyba w trzeciej klasie szkoły podstawowej byłem i rzeczywiście wyciągnąłem sobie ze strychu ten zeszyt wczoraj. I co to jest za zeszyt? To jest zeszyt, gdzie zacząłem sobie spisywać informacje o rodzinie, o moich rodzicach, o dziadkach, o dalszych przodkach. No i tutaj też wymieniłem też informacje o dziadku swoim, dziadku Alku. Tak jest. I co ciekawe, dzięki temu wczorajszemu mojemu tutaj sięgnięciu po ten dosyć taki śmieszny, pocieszny zeszyt, zlokalizowałem, gdzie dziadek był w Niemczech w czasie okupacji, w czasie niewoli niemieckiej, tak. A potem po wyzwoleniu przez armię amerykańską. No proszę. Także może jakieś dokumenty, uzupełnię informacje. I też tak zapuszczając żurawia, zauważyłam, że tam jakby były jakieś próby rysowania drzewa genealogicznego. Tak, to były takie pierwsze próby rysowania drzewa. A rzeczywiście tutaj z dziadkiem rozmawiałem o rodzinie, odwiedzaliśmy groby rodzinne, pytałem o historię naszej rodziny. Też był trochę taki mit w rodzinie, taki, że nasza rodzina była taka niesamowita, prawda? Bo też ja rozumiem trochę, że ta przedwojenna Warszawa była inna, ta rodzina też miała jakieś, no ten status materialny nie najgorszy. To też nie była jakaś bardzo bogata rodzina, ale no właśnie dziadek miał jakiś majątek, jakieś kamienice, a no po wojnie no to była no straszna bieda, straszny gorycz też, no niemożliwość powrotu przez wiele lat do Warszawy. I po prostu ta szarość, także myślę, że ta rodzina i mój dziadek i jego rodzeństwo żyło tymi wspomnieniami tej sytuacji przedwojennej. No i dziadka pytałem o rodzinę i to mnie tak bardzo pociągnęło, zainteresowało, żeby stworzyć drzewo genealogiczne. No i dziadek jakby to wszedł, ten pomysł i zaczęliśmy razem nie tylko odwiedzać groby, spisywać te informacje, chodzić po starych ciotkach, które... No oczywiście, one są. Tak, tutaj nie dziadek wiem. Kiedyś właśnie mnie nawet ochrzanił, że tu jak to nie cały, bo ciocia mi podała rękę, a ja po prostu no, ścisnąłem tą rękę, jak mogłem nie pocałować w rękę ciotki. No, nikt mnie wcześniej nie nauczył tego, że trzeba kobiety całować w rękę. No i tutaj z dziadkiem zaczęliśmy pisać do archiwów. Dzisiaj to jest dużo łatwiejsze w dobie internetu, gdzie to wszystko, bardzo dużo rzeczy tak. jest w internecie. A my wtedy tak po omacku dosyć szukaliśmy po parafiach, po archiwach, wysyłaliśmy listy, dostawaliśmy informacje i dostawaliśmy trochę dokumentów. Także udało nam się pociągnąć tą historię rodziny do XVIII wieku. Do XVIII, no to kawałek. Do XVIII wieku, tak. I stworzyliśmy taki zeszyt. Taki, no właśnie, ja miałem wtedy 13 lat. Już nie ma rapera na okładce. Krąg rodziny Tarnopolskich tak. i tutaj właśnie z dziadkiem sobie to rozpisaliśmy, nasze drzewo Tarnopolskich i kolejne rodziny, tak. żeby to było w miarę czytelne. Tak. I każdy ma sobie swój punkt, tak. swój numerek i potem jest większa ilość informacji. I zdjęcia jeszcze widzę. Tak, są zdjęcia, moja babcia i dziadek Alek, tak. jego rodzeństwo. Też zaangażowane, walczyli w kampanii wrześniowej, wojek Janusz też i w Polskim Państwie Podziemnym, w Armii Krajowej. No i właśnie pradziadkowie, babcia Helena i dziadek Aleksander. Przepiękne, to jest rodzice. Wytwór wasz, tu, przepiękny. Tuż mój pradziadek Józef. Jaki wąs. Z wąsem, tak. I nawet tu jeszcze gdzieś było zdjęcie, o na przykład plac Wilsona też przed wojną w latach 30. Także troszkę tutaj nam się informacji udało zebrać wtedy. Mm-hmm. I dzięki temu dzisiaj też no, dużo więcej wiem o tej rodzinie, bo udało mi się porozmawiać z tymi ludźmi, których już nie ma. I dzisiaj Prawda. Właśnie w dobie nawet internetu, tych nowych możliwości, mogę jeszcze sobie to rozszerzyć, tak. Czyli zrobiłeś to, co potem wielu żałuje, jak są dorośli narzekają, tak. w tym ja na przykład, że właśnie nie poszłam do ciotki, nie poszłam, nie zapytałam, nie narysowałam. Także ja oczywiście też żałuję, bo bym dzisiaj inne pytania zadał i więcej, ale coś się udało zrobić.
I też zawsze zachęcam, właśnie jak rozmawiam z różnymi ludźmi, szczególnie starszymi, żeby podpisywali swoje zdjęcia na przykład i pisali wspomnienia. To jest prawda. A byłeś takim denerwującym wnusią, który mówił: dziadku, dziadku, a co tam, a powiedz, a jak tam? Jakoś dziadek nigdy nie dawał mi odczuć, że jestem jakiś denerwujący. No, to był, wiesz, w cudzysłowie. I chyba, chyba to była taka, naprawdę on był jakoś taki wdzięczny, że ktoś go słucha i że właśnie tak, no mieliśmy taki, taką jakąś przyjaźń. Taką, no właśnie słyszę, tak. Że on po prostu, że on lubił opowiadać, ja lubiłem słuchać i jakoś tak nie męczyliśmy się sobą nawzajem. Takie miałem poczucie przynajmniej. A jak to wyglądało? To po szkole, jakby się widzieliście, czy w weekendy, czy w wakacje? Jak wyglądało to spędzanie czasu? Ja często chorowałem i często w tym, mieszkaliśmy w moim mieszkaniu z moimi rodzicami, z moim bratem i jak chorowałem, to wyjeżdżałem do dziadków. U dziadków miałem swój pokój wtedy oddzielny i mogłem sobie spokojnie chorować. Babcia była pielęgniarką emerytowaną, więc... O Jezu, jakie rozpuszczone dziecko! Różne były sposoby przedłużania oczywiście rekonwalescencji. No i tutaj właśnie z dziadkiem chodziliśmy do parku, oczywiście na lody, na jakieś słodycze były i tak dalej. Także to do rekonwalescencji bardzo potrzebne bardzo, są. Bardzo, tak, tak, wiadomo. Tak. Dziadek jeszcze jeździł opiekować się psem, pieskiem, Tasią właśnie mojej cioci. No i też bardzo lubiłem te podróże, te wycieczki. Taki obraz dziadka w ankiecie też narysowałaś, to od razu zobaczyłam dziadka, że na tym spacerze siada tak na ławce, tak? I rozwiązuje te krzyżówki i zagaduje. Zdecydowanie tak. I tak chodził pod kasztany z laseczką, z kapeluszem i rozmawiał tak z tymi znajomymi z parku. Wchodził w te rozmowy. Tutaj już każdy wiedział, na jakiej ławce, gdzie siedzi, o której godzinie. Taki rytuał to taki był trochę. Taki był rytuał, tak, tak. Potem już sam bał się nawet chodzić, to babcia go pod rękę prowadziła, zostawiała na ławeczce i potem odbierała. Tak, żeby ten park był, żeby to właśnie bycie na dworzu. Dziadek też bardzo dbał, tak jakby był taki ostrożny. Znaczy tak, to, co mówił, to powiedzenie, lubię wojnę, ale spokojne. Spokojne, tak. To właśnie zawsze taki był, bał się, że się przewróci, albo że... Także tak bało się. Przewidujący taki trochę był. A też był najmłodszym dzieckiem w rodzinie, tam ich piątka była. I był najmłodszym dzieckiem, chyba był trochę rozpieszczony też. Może być. Trochę był chyba, i to moja mama też wspomina, to nie wiem, chyba to się powinno wyciąć. No nie, ale, dlaczego? Ale też miał takie tendencje, że on po prostu uważał, że on ma prawo wejść na drogę, bo on po prostu idzie. Albo jak przychodzi do lekarza, to po prostu on wchodzi do gabinetu. Cały na biało. Tak, tak. I jasne. Moja mama się wstydziła. Znaczy, chciała mu pomóc, ale się wstydziła trochę tego. Ale zawsze mu się udawało. No właśnie, bo to zwykle działa. Działa. Tak, tak. Ale też wspominałeś również w ankiecie, że być może dziadek był trochę apodyktyczny i to po nim być może masz taki stanowczy. Znaczy, rzeczywiście rodzina mi tak dogadywała. I to właśnie raczej było takie dogadywanie. Cały dziadek Alek. Ale ja to zawsze odbierałem bardzo pozytywnie. To dla mnie to był komplement. Ale ta apodyktyczność była związana właśnie z tym stawianiem na swoim, tak? Czy... Chyba tak, bo dziadek chyba miał dosyć taki mocny charakter. Też był takim dosyć pedantyczny, taki trochę typ urzędnika może, także był taki dokładny. Nie lubił się spóźniać, zawsze był przed czasem. Jak ktoś się spóźnił, to był zirytowany. Także no, takie miał... I co, masz podobnie? No, chyba trochę tak. No wiem, chociaż, że się trudno przyznawać do własnych teoretycznie wad, ale chociaż, to... Chociaż właśnie mam wrażenie, że jednak większą wadą to jest to, że się jednak spóźniam. Chyba już bardziej po rodzicach mam spóźnianie niż po dziadku, już to nie spóźnianie. Chociaż kiedyś się nie spóźniałem, więc nie wiem. Ale widziałam, że masz coś po dziadku, co też zostało wspomniane w ankiecie i zastanawiałam się, czy to ci zostało. Chodzi mi o tą linię na czole. Tak, tak, to dziadek. Pojawia ci się czasem. To właśnie, i to miałem od razu, jak się urodziłem i właśnie mówili, o, cały dziadek Alek, jak tylko mnie widzieli jako takiego małego bobaska. I co, cieszyłeś się, jak cię porównywali z dziadkiem? Jak? Tak, ja uważałem, że to jest okej, że to jest komplement. A czułeś, że jesteś takim ulubionym wnukiem rzeczywiście? Nie, myślę, że nie. Znaczy, że Małgosia i Mateusz też byli takimi... Ja dziadek jakby tutaj... Ja rzeczywiście może więcej czasu spędzałem, ale zdecydowanie nie. I też wyjeżdżaliśmy z dziadkiem na wakacje, także spędzaliśmy ten czas. Ja też zacząłem mówić o tym, że do dziadków przyjeżdżałem na przykład w weekendy, także nie tylko jak chorowałem, ale również w weekendy.
Tak to było. No, spędzaliśmy ze sobą czas, mieliśmy ten czas dla siebie. I dziadek mówił, jak rozumiem, no nie tylko o historii czy powstaniu, ale też sprzedawał jakieś na pewno życiowe porady. Życiowe porady? Czy nie? To dziadek był taki ostrożny chyba. Tak? Nie mówił, jakoś... wnusiu, słuchaj, jak będziesz dorosły, to coś tam, albo... Nie, tu graliśmy w karty. A, czyli miło spędzaliście czas. Tak, wojna, Macao, jakieś różne. Wojny, ale spokojne. Tak. Także tu raczej takie było to spędzanie, po prostu takie miłe dzieciństwo. Miłe dzieciństwo, a potem jak byłem już nastolatkiem, czy już studentem, to taka po prostu no, zaciekawienie, zainteresowanie, co u mnie, co się dzieje. I taka... No właśnie do końca właśnie taka dobra relacja. Ciepło. Tak. Ale czy jak te spacery po Warszawie mieliście, oglądaliście, bo lubiliście się razem włóczyć, to czy to uczucie do Warszawy w tobie narastało, czy jakby dziadek opowiadał o tym mieście także, no bo chyba możemy zdradzić, że jesteś przewodnikiem po Warszawie. Tak, jestem przewodnikiem bo 3 lata po śmierci dziadka poszedłem na kurs przewodnicki i zrobiłem ten kurs i jestem przewodnikiem po Warszawie. No i to takie dla mnie jest też fajne, że rodzina wspomina pokolenie mojego taty, że jak byli dziećmi, przyjeżdżali do Warszawy, to dziadek Alek ich oprowadzał. Aha. Jakby trochę, ja tego tak nie przemyślałem, nie planowałem, tak? Ale gdzieś jest jakieś takie, te podobne ścieżki gdzieś nas tutaj prowadzą. A jakimi ścieżkami ty oprowadzasz? Takimi powstańczymi również? Czy? Również, tak. Zdarza mi się powstańczymi, ale no, rozmaitymi. Rozmaitymi ścieżkami. Tutaj staram się właśnie też pokazywać tą Warszawę nie taką oczywistą, nie tylko Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, ale właśnie te dzielnice Żoliborz, Mokotów, Pragę, bardzo ciekawe Wole, takie miejsca nieuczęszczane przez turystów. Tak pokazać tą Warszawę, która gdzieś tutaj jest może trochę zakryta, ukryta. A dziadek, pytałaś mnie o to, jak to było właśnie, czy on mi dawał te porady. Tak. To nie, natomiast właśnie na przykład miał takie poczucie, nie wiem, że bardzo się też wzruszył, bo mówiłem o tym wzruszeniu z Powstania Warszawskiego, tak ryzykuję, jest. Ale wiem, powiem ale... drugim wzruszeniu, że, damy radę. Że jak papież Jan Paweł II umarł, to też był taki bardzo wzruszony i jechałem na pogrzeb papieża. I on tak się cieszył, że jadę na ten pogrzeb, że reprezentuję tą naszą rodzinę, że ktoś będzie na tym pogrzebie. Z tych emocji dostał udaru i jakby wracałem z tego pogrzebu i tak nie wiedziałem, jakby, bo wiedziałem, że coś się wydarzyło, ale nie wiedziałem co. Ale przeżył ten udar i jeszcze 2 lata babcia go tam tak bardzo dbała jako pielęgniarka, że wyprowadziła, także jeszcze 2 lata był z nami i mogliśmy sobie jeszcze ten czas spędzić razem. Także to był też taki dobry czas wspólny. No pewnie. Bo ten czas wspólnie spędzany jest najważniejszy i to, co się razem robi i co się razem poznaje, jak na przykład właśnie muzykę, ale też książki ponoć. Dziadek cię nauczył czytać książki. Znaczy tutaj tak, i dziadek, i tata też byli tak, no, bardzo dużo czytali, lubili czytać i interesowali się historią, jakąś tą pasją mnie zarazili. Też inne osoby z rodziny, których nie znałem, ale które wspominano właśnie jako takich gawędziarzy, którzy lubili opowiadać, którzy dużo wiedzieli o historii, także to jakoś tak na mnie działało. U dziadków portrety z pana Tadeusza, które wisiały w przedpokoju, to jakby tak działało na moją wyobraźnię też, że ta historia była taka żywa. Tak. To jak wyglądał ten dom dziadków, albo nie wiem, jakiś dziadka gabinet, czy jakiś dziadka kącik? Coś takiego było? No dziadek miał swój pokój, gdzie tam gdzie wisiały obrazy jego brata, bo jego brat był takim też bardzo takim uzdolnionym człowiekiem, pisał wiersze, malował obrazy, więc wisiały takie obrazy jego brata i zawisły, to trochę, to już ja z dziadkiem zrobiliśmy, zawisły portrety rodziców dziadka, jego brata. Także trochę trochę się jakoś tam przyczyniłem może, ale dziadek nie był chyba przywiązany tak do rzeczy i też jakby miał takie poczucie, że no, wojna wszystko może zabrać i zresztą zabrała. Także tak naprawdę przedwojenne, jeżeli coś było przedwojenne, to było coś zupełnie wyjątkowego, jeżeli coś przetrwało wojnę,
I to było raczej to coś, co przetrwało nie w Warszawie, tak? Tylko rozumiem. U ciotków, wujków, gdzieś, którzy żyli poza Warszawą. Mhm. No z tego, co słyszę, to dziadek miał słabość do rzeczy niematerialnych, na przykład ta piosenka, tak jak tak, takie miłe, fajne życie, takie dobre życie. Dobre życie, tak. Ale to też może wynikać z tego, nie wiem, to już teraz psychologizuję, to popraw mnie, że w czasie powstania udało się dziadkowi uniknąć śmierci cudem, tak? Była jakaś taka historia. Wielokrotnie tak, wręcz. Tak. Opowiada o tym? Tak, opowiadał. Jak był w 1939 roku w takiej obronie przeciwlotniczej i mieszkali wtedy na placu Wilsona, WSM Kolonia II. Jako ten 12-letni chłopak stawał na dachu i obserwował, czy samoloty nie nadlatują. I kiedy nadlatywały samoloty, no to taki alarmował wtedy mieszkańców bloku, tego domu zbiorowego, tak się wtedy mówiło, że trzeba zejść do piwnic. I jak miał swój dyżur, swoją wartę, to jego następca, takiego kolega, się spóźniał, w końcu przyszedł. Dziadek zdążył zejść z tej warty swojej i był nalot i niestety ten kolega zginął. Ojej. Także takich sytuacji było troszkę. Wychodzili z klatki schodowej, chyba na Suzina, i też kolega dostał strzał w głowę i na miejscu zginął. Także no, kilkakrotnie na placu Wilsona dziadek był, kiedy też kolonia WSM 1, tak, czyli tam, gdzie jest kino Wisła, tam bomba spadła na ten budynek. Też dziadek na placu Wilsona był po drugiej stronie. Wspominał o tym, że trzeba było patyk włożyć w buzię, tak żeby ciśnienie nie rozsadziło bębenków. O takich rzeczach się właśnie nie wie. To jest ta ludzka historia, której nie ma śladu, bo to są jakieś mikroszczegóły, a jak się okazuje, no kluczowe tutaj. Żeby przeżyć. Dziadek też był ministrantem w kościele Stanisława Kostki i też kiedy kościół płonął, on tam z kolegami, z ministrantami ratowali to ruchomości kościelne i to, co tam się dało wynieść, między innymi obraz Matki Boskiej, który tam do dzisiaj wisi w tym kościele. No to rzeczywiście, to też taka obciążona symbolicznie anegdota. Tak, tym bardziej, że w tym kościele przed wojną jego siostra brała ślub, brat, potem po wojnie moi rodzice brali ślub, także jakby ten kościół też się jakoś tam przewijał w tej naszej historii, w historii naszej rodziny. I powstanie to jest oczywiście początek powstania na Suzina chyba, tak? Jakby się Tak, znaczy, bo dziadek, jak zaczęła się okupacja w 1939 rok, to mieszkał ze swoimi rodzicami przy placu Wilsona. W czasie okupacji pradziadkowie wyprzedawali swój majątek. Jakiś to był chyba taki moment, że pradziadek sprzedał jakąś nieruchomość, miał pieniądze w banku, to wszystko stracili. Tak. Prababcia wyprzedawała bieliznę, pościele, jakieś przedmioty różne. No i zamienili mieszkanie właśnie z placu Wilsona na Suzina, na taką kawalerkę. Tak. I tam rzeczywiście dziadek był świadkiem, mieszkał na Suzina i był świadkiem 1 sierpnia pierwszych strzałów Powstania Warszawskiego, kiedy przed godziną W padły te strzały, tam około 13:30. No to dziadek obserwował tą sytuację i można powiedzieć, że zdobył pierwszą broń w powstaniu, bo tam jakiś karabin ktoś zostawił przy furtce pod murem. No i dziadek wziął ten karabin, przyniósł do domu, no i matka go zrugała od góry do dołu. Co ty, Olek, przyniosłeś? Tutaj niedaleko Volksdeutsche mieszkają. No, wzięła ten karabin, odniosła, postawiła przy tym murku i tyle było z tej broni. No zdobycznej broni. Wspaniała opowieść. No to mi się kojarzy z tym, że określasz też dziadka jako niesfornego. Podoba mi się ten przymiotnik. Tak. No, dziadek po prostu miał takie swoje zachowania, takie różnie mogły być oceniane. Tak? A to przykład poproszę. Jakiś przykład. Tak. No dziadek po prostu lubił, żeby było zrobione i powinno być zrobione, ale on jakby nie uważał, że to on musi coś zrobić, tylko otoczenie się powinno dostosować do niego. Zawodu dyrektora. Był kierownikiem technikiem. Oczywiście i to był bardzo dużym kierownikiem. W związku z tym Janeczka, gdzie są koszule, prawda? Przez 40 lat w szafie tych koszuli nie mógł znaleźć. Chociaż jak babcia wyjechała do sanatorium, to sobie znalazł koszulę. No tak, no bo już musiał rzeczywiście. Tak, to przecież nie chodziło o to, że nie potrafił, tylko wiadomo. Tak, no i tutaj. Natomiast jeszcze wracając do powstania, to też pamiętam taką historię, bo dziadek był w żandarmerii. Tak. Też miał starszych kolegów. Olek Żandar, tak. Ta żandarmeria miała dosyć trudne zadania, bo to trzeba było też dyscyplinować żołnierzy,
z powstania. Mm-hmm. Z tą dyscypliną bywało też różnie. Mm-hmm. Był przy dowództwie żywiciela i był meldunek do przeniesienia do Poniatówki i też miał jeden łącznik, próbował przejść, tak. Wrócił. Drugi łącznik próbował przejść, wrócił. Dopiero właśnie dziadka jako trzeciego poprosili, żeby zaniósł ten meldunek do Poniatówki. No i on szedł ulicą Felińskiego. Mówi, że strzały były, ostrzał z przodu, z tyłu, a on po prostu szedł powoli. Stwierdził, że w związku z tym, że wszędzie są strzały, to co on może zrobić? I szedł spokojnie i doszedł, a żadna kula go nie... Po prostu mnich zen, wspaniały. Tak. Podobno jak mnisi chodzą i pada deszcz, to właśnie uważają, że trzeba iść i jakby ignorować. I to jest najlepsze. Tak. Ewidentnie na kule też tak podobnie działa. Ta maksyma. No i dziadek po powstaniu warszawskim trafił do tej niewoli niemieckiej, o której wspominałem. Wezwoli ich Amerykanie i dziadek przez jakiś czas był w tej strefie amerykańskiej. Był pod Maczkiem, tak, jako żołnierz tak. Maczka. No i potem... dostał się na listy, żeby wyjechać do Wielkiej Brytanii. Mhm. Jego siostra cioteczna, mąż tej siostry ciotecznej wyjechali. On wspominał, że przyśniła mu się matka, że przyśniła mu się mama, babcia Helena. No i on wtedy stwierdził, że wypisuje się z tej listy do Wielkiej Brytanii. Nie jedzie tam, tylko wraca do domu, do rodziny. Czyli wrócił do Polski z powodu snu. Tak, wrócił w 1946 na jesieni. I to też taka ciekawa historia, że wrócił. A rodzina myślała, że nie żyje, bo z Czerwonego Krzyża dostała informację, że nie żyje. No i ten pojechał do Radomia. W Radomiu wujostwo powiedziało, że rodzice dziadka są w Łodzi. Pojechał do Łodzi. No i też taka scena filmowa, można powiedzieć, kiedy matka, babcia Helena widzi w drzwiach syna, który no, nie żyje, tak? No niemalże, wrócił tak, z drugiej wrócił, strony. Zmartwychwstał. Zmartwychwstał niemalże. Tak. Niemal. Także to była taka historia. No potem dziadek miał oczywiście problemy z ubecją, tak? Z Urzędem Bezpieczeństwa. Wzywali go na przesłuchania. Wspominał, że ktoś go tam śledził w Łodzi, jakąś ciężarówką jechali czy jakimś pojazdem. Nachodzili w domu jego matkę, babcię Helenę, już starszą, schorowaną. Także też jakby ta rzeczywistość była bardzo trudna. Tak. Dziadek wspominał, mieszkali na Gdańskiej w Łodzi, że miał w takim składziku z węglem ukrytą bazę kontaktów. Takie dostał, jak przyjechał do Polski, miał ze sobą jakąś taką listę, żeby w razie czego, już nie pamiętam dobrze, ale chyba, że przez Czechy, żeby w razie czego mógł przejść na zachód, jakby były problemy. Mhm. No i on w pewnym momencie, jak czuł te napięcie takie, to po prostu zniszczył to, tak spalił ten dokument, gdzie już nie ma odwrotu. No już tu jest, jest jego rodzina, a bał się z drugiej strony jakiejś rewizji i tego, że to zostanie odkryte. No tak, to są naprawdę trudne decyzje. Mnie to zawsze jakoś porusza, że ci powstańcy, którzy musieli się mierzyć z taką traumą, takimi przeżyciami właśnie, o których mówisz, cudem unikali śmierci, potem decydowali się, żeby zostać w tym kraju poturbowanym i ten kraj dalej ich doświadczał. Doświadczał, tak. Tutaj dziadek wspominał, bo miał tych starszych kolegów w tej żandarmerii, głównie chyba starszych, to mój tata wspominał, przepraszam, bardziej, że właśnie były takie spotkania, przychodziło kilku powstańców, zamykali się w pokoju, rozmawiali. Ale ja już tych kolegów nie znałem, także ja już ich nie spotkałem, to tylko z takiej relacji. Dziadek też wspominał, że na przykład spotkał kogoś na ulicy w latach 60. na przykład i ten kolega się bał z nim rozmawiać. Na przykład, że jakby był też taki strach, lęk i chyba w dziadku też było trochę takiego, żeby o tym nie mówić, żeby jakby nie był taki... jakby zaangażowany też to środowisko kombatanckie. Być może to wynikało z tego, że właśnie większość jego kolegów już nie żyła, bo byli albo starsi, albo byli za granicą. No nie wiem dokładnie jak to. To ciekawe, bo to pewnie było kilka czynników naraz, bo też wspomnieliśmy o tym, że nie lubił się afiszować, więc może to był i lęk, i to, że jakby nie lubił być może takich sytuacji grupowych. Także ja tutaj właśnie znałem dziadka i jego historię powstańczą, a potem poznałem środowisko kombatantów i też właśnie bardzo ciekawych, fajnych ludzi, którzy właśnie miałem takie doświadczenie, no ludzi z błyskiem w oku. Jest takie sformułowanie. Takich ludzi, którzy naprawdę jakoś tak cieszą się życiem i pomimo swoich lat, pomimo strasznych wspomnień często i doświadczeń życiowych trudnych, jakby potrafili to życie cenić. I takie mam właśnie też poczucie, że dziadek też był takim człowiekiem, który cenił życie. Mm-hmm. A te rzeczy materialne właśnie, to dla niego było chyba
nieistotne. Zresztą właśnie ta nasza rodzina traciła majątki w kolejnych wojnach, kolejnych tych konfliktach różnych, tak, sytuacjach. Musieli się przeprowadzać, więc to po prostu chyba nie było tak istotne. Jak te rzeczy związane z byciem jakimś, chyba tak mi się to kojarzy, tu i teraz. Tak, chyba tak. I babcia, moja prababcia mówiła mi, Konradku, pamiętaj, że tak, ważne jest, co masz w głowie, tego ci nie ukradną, a resztę to wszystko ci mogą ukraść. A przeżyła pierwszą wojnę, drugą światową, no tak, komunę, więc wiedziała, o czym mówi. A jakbyś jeszcze powiedział, no bo właśnie mówisz, że jakby ta znajomość taka faktograficzna Powstania Warszawskiego, ona przyszła trochę później, tak? Byłeś w harcerstwie, poznałeś kombatantów, porównywałeś różne historie. Ale to, co się wcześniej wydarzało między tobą a dziadkiem, to chyba nie było głównie na temat powstania, prawda? Nie, no to było w ogóle, znaczy oczywiście czasami właśnie taki chłopak młody, tak jak to było w czasie wojny. I ale tak pytałeś, jak to było w czasie wojny, czy ilu zabiłeś Niemców albo... Nie, o to nigdy nie pytałem. Wiem, że mój tata kiedyś zapytał i dziadek się bardzo zdenerwował na takie pytanie, ale jakoś w ogóle mi nie przychodziło do głowy. Bardziej mnie interesowały takie właśnie jakieś anegdoty, historie. Ta historia była jakoś w tle. Ja teraz mam trochę taki problem po tych latach, dziadka już nie ma, że trochę mi się mieszają też te historie, bo właśnie dziadka historie z tym, on je często je powtarzał, ja już je na pamięć trochę znałem. Oczywiście. A potem mi się trochę teraz już mieszają i z tymi wspomnieniami innych powstańców, a jeszcze z tym, co się przeczytałem w książkach. Także to też żałuję, że dziadek nie spisał tych wspomnień, albo że ja tych wspomnień nie nagrałem. Czy gdzieś tam coś nagrałem na jakichś małych kasetkach, ale nawet nie mam na czym tego odtworzyć. Zresztą chyba to było bardzo szczątkowe. A tak bym się cieszył, jakbym dzisiaj mógł odsłuchać albo przeczytać. Bo też by mi się te różne rzeczy poukładały w głowie, bo wtedy te nazwy obco brzmiały, niewiele mi mówiły. No tak. Bo dziadek wspominał przed wojną, albo właśnie z powstania Haber-Busch i Schiele. Ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Brzmiało to bardzo egzotycznie. A dziadek też opowiedziałeś, że miał taki urzędniczy może tak jakby rodzaj takiego noszenia się, zachowania, bo pracował na poczcie, tak? Tak, to znaczy urzędzie pocztowy był jakimś... Znaczy, teraz coś może pomylę i zaraz mnie rodzina nie sądzę poprawiać, ale on był kierownikiem, takim dyspozytorem na jakby poczta kolejowa, jakoś tutaj niedaleko przy dworcu głównym było to stanowisko pracy i ta poczta była rozwożona tą koleją po Polsce. No proszę. Także dziadek, no jego ojciec był taki bardzo przedsiębiorczy i taki, tak jak słyszałem, tu właśnie kupował kamienice, sprzedawał tu sklepy, tak. Że był bardzo taki przedsiębiorczy i taki zaradny chyba, tak to odbieram. Natomiast dziadek był bardziej taki spokojny, taki jedna praca, prawda, nie... Życie tak pomalutku. Pomalutku, tak. Spokojnie, tak. Nie nerwowo. Chciałabym zakończyć naszą rozmowę z takim obrazem, ponieważ jakoś mnie to poruszyło, może dlatego, że Boże Narodzenie to jest zawsze jakiś wzruszający moment, że z dziadkiem robiłeś te... Łańcuchy. Łańcuchy, tak? Pawie oczka. Jak się robi pawie oczka? Jak robiliście z dziadkiem? No takie, wycinaliśmy takie, jakieś takie kółeczka, mniejsze i tak nalepialiśmy. Takie pawie oczka były. I to jest dla ciebie wspomnienie o czym? Dlaczego ono jest takie ważne? To jest takie wspomnienie tych świąt, tak? I właśnie ta atmosfera świąt i przygotowania takiego rodzinnego przeżywania świąt. Dziadek też miał taką kasetę Binga Crosby'ego, takie kolędy, te Christmas songi, prawda? Tak. I ja sobie tą kasetę też bardzo lubię. I lubię sobie słuchać tego Binga Crosby'ego, no oczywiście kolędy Mazowsza. I te przygotowania takie świąteczne. Właśnie to było takie fajne, że dziadek miał z nami czas posiedzieć właśnie. No, babcia się zajmowała tym, że trzeba zakupy zrobić, że trzeba ugotować, rodzice, praca, inne obowiązki, a dziadek miał z nami czas, żeby właśnie tu zrobić łańcuchy, tu pograć w karty, tu zrobić te pawioczka, tu z nami pójść na spacer. Zresztą a propos tej niesporności, to dziadek trochę miał właśnie ten sposób, że no, były przygotowania do świąt, wiadomo, że to jest bardzo dużo obowiązków. Tak. A dziadek brał sobie laseczkę, kapelusik i wychodził. I wracał, jak było wszystko już gotowe. Także... I my mogliśmy z dziadkiem pójść na spacer. Tak. Właśnie go sobie tak wyobrażam i z tym chyba wspomnieniem chciałabym naszą rozmowę zakończyć. Chyba, że myślisz, że dziadek by jeszcze chciał, żeby coś padło w tej rozmowie ważnego. Czy coś ci teraz mówi na ucho? No ja myślę, że... Ja myślę, że dziadek... No, mógłby się zdziwić,
Bo dziadek właśnie jakbyś nie dbał chyba za bardzo o to, żeby upamiętnić siebie i ten, on chyba no nie miał takiego poczucia, on po prostu nie zrobił nic niezwykłego. Jakby on chyba czuł, że po prostu no, zaangażował się w coś, co uważał za stosowne, ale że to nie było nic takiego, co jest warte upamiętnienia, tak? Że to jest no po prostu, no, przeżył życie tak, jak potrafił. Myślę, że taki rodzaj życia, dobrego życia, o który dziadek dbał, które wam pokazywał i taki rodzaj miłości, którą wam zostawił, bo to wszystko, o czym mówimy, to jest tak naprawdę okazywanie uczuć. Tak. I o tym, jak to się robi rzeczami i z piosenkami i spędzaniem czasu, to chyba jest najważniejsze. I dziękuję, że się tym czasem z dziadkiem podzieliłeś ze mną i z nami, z widzami. Bardzo dziękuję. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Do widzenia.